Alleluja. I czytamy fragment z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 9, wersety 31-42. Widzimy Piotra, który wychodzi z Jerozolimy. Odwiedza wspólnoty. To obraz jedności, jaką Kościół rzeczywiście buduje, ale także to owoc Ducha Świętego, bo jednością obdarza Duch Święty Kościół. Są nazwani uczniowie świętymi, bo droga wiary to droga doświadczania świętości Boga, ale także droga do świętości osobistej i wspólnotowej. W dzisiejszym fragmencie mamy opisane dwa cuda, które dokonał Piotr. Wcześniej jest mowa, że liczne cuda dokonywały się przez ręce apostołów. Cień przechodzącego Piotra uzdrawił. Dzisiaj mamy dwa cuda. Eneasz, paralityk, i Tabita, gazela inaczej. Historie bardzo ciekawe i ważne. Eneasz, paralityk, który jest członkiem wspólnoty, przyjął chrzest, ale słyszymy, że od 8 lat jest sparaliżowany. Od 8 lat na drodze do świętości jest sparaliżowany. Nie wiemy, co się stało. Domyślamy się, że chodzi tu może przede wszystkim o jakieś duchowe doświadczenie, jakąś sytuację duchową Eneasza, że on nie może iść, wypełniać swojej drogi do świętości. Leży sparaliżowany. Co więcej, w tym opisie cudu Piotra słyszymy wstań, czyli inaczej byśmy powiedzieli zmartwychwstań, pościel sobie, czyli jest to jakieś wezwanie, żeby Eneasz zaczął działać, służyć. Wtedy, gdy na drodze do świętości nie pracujemy, wysługujemy się innymi, gdy rzeczywiście nie służymy innym ludziom, dotyka paraliż naszego serca, naszego życia wiary. I drugi cud to jest wskrzeszenie Tabity. Ona też ma wstać. To jest coś niesamowitego. Piotr dokonuje cudu, który przede wszystkim włącza poszczególnych ludzi w tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Oni są świętymi, oni są zmartwychwstałymi, oni są usługującymi, jak Tabita. Zobaczmy, że w dziele świętego Łukasza, w Ewangelii i w Księdze Dziejów Apostolskich jest niesamowita obecność kobiet. Jest pokazane nam, jak kobiety przyjmują wiarę w Jezusa. Już w Ewangeliach widzieliśmy, że zostają uzdrowione z egoizmu. Apostołowie aż do ostatniej wieczerzy kłócą się między sobą, kto jest większy. Kobiety zostały uzdrowione. Kobiety, które stoją, które są uzdrowione z choroby, które zmartwychwstały. I wreszcie kobiety od teściowej Piotra, po te kobiety w 8 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, które służą, posługują. Tabita jest pełna dobrych uczynków i jałmużny. To jest zaproszenie dla Eneasza, aby stał się człowiekiem pełnym dobrych uczynków i służby, a nie leżał sparaliżowany. Amen.